Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania niedzielnej modlitwy wieczornej oraz błogosławieństwa na nadchodzący nowy tydzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Boże, o jak niezliczone są dobrodziejstwa Twoje! Łaska Twoja nie ma granic. Dziękuję Ci, Boże, za Twe błogosławieństwa, którymi mnie obdarzyłeś. Tyś posilił duszę moją chlebem żywota. W Słowie Twoim i sakramencie znalazłem naukę i pociechę. O, dopomóż, aby Słowo Twoje przez całe życie moje było światłem na drogach moich, a wtedy się nie potknę i łaski Twojej nie utracę. Ty byłeś moją pomocą i obroną. Dlatego w zdrowiu i szczęściu doczekałem tego wieczoru. Nie jestem godzien tego miłosierdzia, które mi okazałeś. Spraw, o Panie, aby słowo Twoje, które słyszałem i rozważałem, bogaty owoc i obfity plon przyniosło ku żywotowi wiecznemu. Bądź, o Boże, tarczą i obroną przeciwko napaściom szatańskim. Pan jest światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego. Kogóż mam się lękać? Odwróć ode mnie i moich domowników, o Panie, wszelkie niebezpieczeństwa ognia i wody. Niechaj wszyscy smutni, chorzy i umierający łaski Twojej doświadczą. Przebacz i rozgrzesz, o Panie, jeżeli Ci dziś z taką gorliwością nie służyłem, jak powinienem. Niechaj z nowym tygodniem, który dziś rozpoczęliśmy, nowy człowiek we mnie powstanie. Obdarz mnie nową miłością ku Tobie, nową chęcią służenia Tobie i wykonywaniu Twojej świętej woli. Zmiłuj się też, Panie, nad wszystkimi ludźmi, którzy Ciebie i słowa Twego nie znają albo znać nie chcą. Nawróć ich, Boże łaskawy, i dopomóż im i mnie, abyśmy ze wszystkimi wiernymi odziedziczyli życie wieczne, które Ty przygotowałeś dla nas. Wysłuchaj, Panie, ach wysłuchaj głosu wołania mego dla zasługi Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem. Błogosławionego tygodnia, moi kochani.